Ewangelia o niewiernym Tomaszu jest fascynująca, ponieważ stawia przed nami pytania o wiarę i o jej podstawy. Pytania te są tym bardziej bliskie, im jesteśmy bliżej tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Dlatego ostatecznie pytanie o wiarę było także ważne w życiu apostołów. Doświadczyli oni całkowitej przegranej. Jezus, cudotwórca, zginął, jakby zatracając cel swojej misji. Teraz okazuje się, że ponoć żyje. Czy ja w to wierzę? Dzisiaj to pytanie apostołów dotyka również nas. Czy rzeczywiście ja osobiście wierzę, że Jezus zmartwychwstał? Im dłużej człowiek wierzy i im dojrzalej, tym bardziej przekonuje się, że podstawy naszej wiary są bardzo konkretne, historyczne, realne. Chrześcijanie nie wierzą w jakąś bajkę o budzeniu się ze snu. Jezus nie zmartwychwstał tylko w sercach uczniów, jak twierdzą niektórzy. On rzeczywiście doświadczył śmierci fizycznej, jak każdy człowiek, ale też faktycznie, realnie ożywił swoje ciało, zupełnie je przemieniając, bo był Bogiem. Wiara w to, że Jezus mógłby ożyć, była czymś tak absurdalnym, że w Tomaszu wzbudziła pytania. Było to tak niewiarygodne, że nie chciał uwierzyć swoim przyjaciołom, którzy Jezusa widzieli na własne oczy. Jednak myliłby się ktoś, kto myślałby, że klimat tamtych wydarzeń już minął, że to historia. To był dopiero początek. Bóg, zakładając swój Kościół, chciał, by Jego miłość objawiała się do końca świata poprzez świadectwo Jego uczniów. Dziś przeżywamy w Kościele wspaniały dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Benedykt XVI w uroczystym akcie ogłosi, że możemy modlić się do Karola Wojtyły, czyniąc to w sposób publiczny. Ogłosi to, w co Kościół wierzy i czego doświadcza. Papież Polak jest w niebie i wstawia się za nami. Nie podziwiajmy jednak go dla niego samego. Popatrzmy na to z perspektywy zmartwychwstania. Historia zbawienia dzieje się na naszych oczach. Jan Paweł II nie był tylko wspaniałym człowiekiem, ale poprzez zjednoczenie z Bogiem dopisał jakby kolejną stronnicę do kart Ewangelii. Bóg chciał poprzez jego życie powiedzieć, że nas kocha. Upadek komunizmu, walka o godność człowieka, obrona słabych, ożywienie struktur Kościoła, papieskie pielgrzymki, lekcja cierpienia i umierania, jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa – to jest żywa historia zbawienia. Jezus nie chce działać tylko przez papieża i świętych, ale dziś pyta się nas, czy ja wiem, jaka jest moja rola w historii zbawienia, czy znam wolę Bożą, czy potrafię zrezygnować z własnych planów, czy dzięki mojemu życiu ludzie poznają, że Jezus jest Panem i Zbawicielem.